się, proszę Państwa, na ośrodku wypoczynkowym Przystań, z którego o godzinie 10 zaplanowany jest spływ kajakowy. Płynąć będziemy z Przystani do Zakościela. Pomysł, proszę Państwa, zrodził się, jest to pierwszy spływ kajakowy ze starostwa powiatowego. Zrodził się ten pomysł wyrażeniem akcesów przez pracowników starostwa. W spływie tym weźmie udział 17 osób, które reprezentują takie wydziały jak Wydział Organizacji Kadr i Spraw Obywatelskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Obsługi i Informatyki, Wydział Finansowy i Wydział Komunikacji i Transportu. Największą ilość osób w tym spływie stanowią pracownicy z Wydziału Obsługi i Informatyki z panem naczelnikiem Leszkiem Adamskim na czele. Chciałam jeszcze Państwu podkreślić, że w spływie tym weźmie udział członek zarządu powiatu, pan Kazimierz Barań. Myślę, że będzie to wspaniała frajda dla wszystkich uczestników spływu. Inicjatorką i sprawczynią tej dzisiejszej imprezy jest pani Janina Idzikowska, która w starostwie powiatowym dba o sprawy socjalne. Robi to zawsze bardzo skutecznie, sprawnie, organizuje wycieczki. Tym razem wymyśliła piękną rzecz, jakim jest spływ kajakowy rzeką Pielicą. Ja płynę pierwszy raz. Przyznam, że jestem troszeczkę zdenerwowana i zaskoczona spływem. Do tego spływu mnie namówiła koleżanka Jadzia Kocik. Znajdujemy się na przepięknej przystani kajakowej nad brzegami Pilicy. W dniu dzisiejszym pracownicy starostwa powiatowego w Tomaszowie płyną z Tomaszowa do Zakościela kajakami. Jest to bardzo ważny i taki dobry sposób spędzania wolnego czasu. Wszyscy urzędnicy zza biurek w dniu wczorajszym wstali, przygotowując się na dzisiaj na
spływ kajakowy. Tutaj od dyrektora przystani dowiedzieliśmy się, że taki trudniejszy moment w płynięciu jest w okolicy Mostu Żelaznego, ale myślę, że wszyscy przepłyniemy, nie będzie żadnych niespodzianek. Takie spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny jest szczególnie ważne dla nas, pracowników siedzących za biurkami. Osobiście w takim spływie uczestniczę po raz pierwszy, chociaż bardzo lubię takie formy aktywne fizycznego spędzania wolnego czasu, czyli spacery. Bardzo często tutaj w tej okolicy spaceruję. Mieszkam niedaleko, więc robię sobie taką rundkę na Niebieskie Źródła i tutaj również spaceruję na przystani. Również bardzo lubię spacery i piesze wędrówki w wolnym czasie na urlopie, w górach, gdzie często spaceruję szlakami górskimi. Myślę, że będzie to fajna impreza. Wszyscy pracownicy starostwa w poniedziałek odmeldują się w pracy z miłymi wrażeniami. Cieszymy się ogromnie, że jest przepiękna pogoda, właśnie sprzyjająca takiemu spływowi. Tak, proszę Państwa, jakbyśmy ją wymarzyli i jakbyśmy ją zamówili. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Myślę, że wszyscy wrócą opaleni i z przepięknymi wrażeniami. Kiedy dopłyniemy do Zakościela, tam przez ośrodek przystań będziemy mieli zorganizowane ognisko integracyjne, przy którym spędzimy troszeczkę czasu, łącznie z pieczeniem kiełbasek i poczęstunek będzie również.